Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i za Waszym pośrednictwem naszych mieszkańców. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest inwestycjom. Razem ze mną jest Pan Sławomir Skowroński, kandydat do Rady Miasta z okręgu numer 4, z pozycji numer 10. Pan Sławomir jest finansistą, jest specjalistą od zamówień publicznych. Myślę, że sprawy, które są bliskie miastu i mieszkańcom, poruszy w krótkich słowach. Bardzo proszę, oddaję. Pracę zawodową zaczynałem w 2009 roku na jednym z większych projektów drogowych, budowie autostrady A1 Nowe Mardzy Toruń Południe. I stąd też z ciekawością przyglądam się dużym inwestycjom w Grudziądzu i w okolicach, które są tutaj realizowane. I niestety nie jest tak kolorowe, jak to mówi pan prezydent Maciej Glamowski. Obecnie tak naprawdę nie mamy przygotowanej żadnej dokumentacji projektowej, przez którą moglibyśmy się ubiegać o dofinansowanie z nowej perspektywy unijnej. Myślę, że dobrym przykładem będzie to pokazanie remontu sieci tramwajowej. W 2018 roku pan prezydent Maciej Glamowski obejmował władzę, otrzymał tak naprawdę gotowy projekt remontu sieci tramwajowej oraz ulic Kruszelnickiego, Sienkiewicza. Pozostawało tylko mu ogłoszenie postępowań przetargowych oraz wykonanie. I oczywiście zostało to wykonane. Pan prezydent chwali się jako swój sukces, co tak do końca moim zdaniem nie jest prawdą. Gdzieś to jest 50-50, ponieważ poprzednicy, czy to pan Marek Sigora, czy Jacek Wrzos, który starał się o dofinansowanie, czy też obecny tutaj pan Marek, który był radnym sejmiku i zabiegałem o finansowanie. Tak. A spójrzmy na chwilę obecną, gdzie jesteśmy teraz. Tak naprawdę obecnie nie mamy nic, jeśli chodzi o tramwaje. Nie mamy aktualnej dokumentacji projektowej, nie mamy finansowania. Dopiero w ubiegłym miesiącu została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej, tak? I będzie usługodawca miał na wykonanie tej dokumentacji 12 miesięcy plus dodatkowe 3 na tak zwany ZRID, czyli zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. Czyli w połowie 2025 roku będzie dokumentacja i wtedy będzie można dopiero ubiegać się o dofinansowanie z nowej perspektywy unijnej. W naszych warunkach grudziąckich czas realizacji, czas przygotowania do inwestycji jest od 3 do 5 lat, bo to wiemy z praktyki wieloletniej już miasta Grudziądza. I w ciągu pół roku, ani w ciągu roku, dwóch się tego nie zrobi. I szanowni Państwo, myślę, że pokrótce, bo nie ma czasu, żeby robić wielkie debaty, bo już wielokrotnie o tym mówiłem. Wszystkie inwestycje, z wyjątkiem inkubatora przedsiębiorczości, były zaprojektowane, uzgodnione z dokumentacją pełną, z zabezpieczeniem finansowym przez poprzedników. Jasne, przez pana Malinowskiego, pana Sikorę, pana Wrzosa i mnie. I to jest wykaz tych wszystkich inwestycji. To są wszystkie inwestycje w mieście wykonane przez poprzedników. Natomiast już nie chcę mówić o pewnym rodzaju posługiwania się nieprawdy, obietnicami, bo to jest po prostu nawet, myślę, że nieuczciwe i brak szacunku dla mieszkańców. Pamiętacie Państwo, fundamenty sukcesu, nic z tego nie wyszło. Pamiętacie Państwo pakiet Glamowskiego? No po prostu fikcja. Myślę, że nie będę się już tymi rzeczywiście, powiedzmy, politycznym błazeństwem zajmował, bo jest to dla mnie przykre, że mieszkańcy zawierzyli. Mieszkańcy nadal wierzą i ufają i nadal przyjmują obiecanki. No po prostu trzeba to kiedyś z tym skończyć. A taką datą jest 7 kwietnia. Możecie Państwo odwrócić bieg historii naszego miasta i nie spychać Grudziądz na pobocze. Bo szanowni Państwo, Grudziądz pomału traci szanse rozwojowe. A jak traci szanse rozwojowe, to
to za chwilę młodzi ludzie wyjdą, może 5, może 10 lat i zamiast stanowiska prezydenta Grudziądza będziemy mieli burmistrza miasta. Nie stać nas na to. Jesteśmy dumnym miastem i miastem z tradycją. I uważam, że 7 kwietnia to jest ten moment, że państwo możecie dokonać zmian. Głównie będę mówił teraz o tym, co leży na sercu też mieszkańcom osiedla, lotniska. Szanowni państwo, ja bym, nie wiem, nigdy bym nie wpadł na pomysł, żeby na osiedlu lotnisko, na osiedlu miasta budować spalarnię śmieci. Ktoś powie, nie, nie, bo to nie śmieci. Tak, jak się tłumaczy z angielskiego, to jest paliwo ze śmieci. RDF, paliwo ze śmieci. I tam będą spalane resztki pomielone, plastyku, gumy, tekstyliów, drewna. To jest RDF. Oczywiście, buduje się, są projekty 30 nawet, ale wszystkie są poza miastami. Ja tylko się zastanawiam, jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę i powstanie spalarnia śmieci, czy paliwa ze śmieci, to po ile te mieszkania w końcu na lotnisku będą? Przecież tam nie powstanie ośrodek sanatoryjny. To nie będą mieszkania w sanatorium, tylko w pobliżu spalarni śmieci. Państwo macie wybór. 7 kwietnia zdecydujecie, czy chcecie jakiej atmosfery na lotnisku. Pamiętajcie państwo o tym, że mieliście niedawno też bombę ekologiczną, która już, chwała Bogu, nie ma jej. To jest chłodnia. To był amoniak. To było totalne zagrożenie dla życia i zdrowia. A teraz powstaje druga bomba ekologiczna. Nie mnie oceniać to. Ja państwu daję wybór. To, co jest ważne w tym wszystkim, to trzeba wspomnieć o tym, że tak jak mówił pan Sławomir, nie ma dokumentacji, czyli nie ma żadnych zaplanowanych projektów. O tym, co pan Glamowski mówił na konferencji na rządzu, to znowu cały stek nieporozumień, fikcji, bałamucenia mieszkańców. Nic nie powstanie, chociażby z tego powodu tych wielkich inwestycji, ja już nie mówię o to, tak potrzebnych, remonty stadionu, potrzebne. Nie mamy sali, nie mamy widowiskowo-sportowej hali, nie mamy czy tam akwaparku, czy czegoś innego. Tak, wszystko jest potrzebne, rozwój sieci, ale po prostu z czego? Szanowni państwo, tak zadłużonego Grudziądza nie było od kilkudziesięciu lat. Miasto dzisiaj ma ponad 300 milionów długu. I są tak zwane długi delegowane, czyli długi w spółkach. Spółki zadłużone są na około 400 milionów. Z grubsza, bo nie wszystko jest wiadome. Czyli w sumie mamy około 700 milionów długu, który ciąży na naszych plecach, na naszych portfelach. Z tego się nie wymiksujemy. Każdy mieszkaniec Grudziądza zapłaci po 8 tysięcy złotych, około 8 tysięcy złotych. Jeżeli rodzina jest 2 plus 2, to będzie na niej ciążył dług 30 około tysięcy złotych. My to spłacimy, bo musimy to spłacić. Będziemy na pewno spłacać, jeżeli nic nie zrobimy z restrukturyzacją tego, w czynszach, w podatkach, w cieple, w śmieciach, w wodzie, we wszystkim, co miasto nam daje. I w takim układzie trzeba dokonać jak najszybciej restrukturyzacji, jak najszybciej po prostu dokonać takich zmian i w WPF-ie, i w budżecie, żeby po prostu najszybciej i najłatwiej przejść ten okres zadłużeniowy. I tak państwo weźmiecie WPF-kę, czyli Wieloletni Plan Finansowy. Jeżeli państwo weźmiecie budżet, to tam na ten rok na inwestycje obiecane przez pana Glamowskiego, prezydenta, zaplanowano niecałe, czy tam około 7 milionów złotych. Nie będę tego komentował. My natomiast, ja państwu proponuję restrukturyzację, państwu proponuję
jakby miękkie lądowanie z tego, bo wiem, jak to zrobić, ale trzeba też i miasto rozwijać. I takie proste programy, które muszą być skierowane do mieszkańców, które nareszcie będą mieszkańcy u siebie, nie na gościnie u prezydenta. To po pierwsze. Szpital trzeba doprowadzić do takiego stanu, w którym był przed kilku lat. Mówię o świadczeniach medycznych. Koniec z zamykaniem oddziału. Odtworzyć trzeba tę udarówkę, inne. To będzie osobna jeszcze spotkanie z Państwem. Osiedla. Na osiedlach muszą powstać parki rekreacyjne. Przecież myśmy tak ciężko przeszli COVID. Mamy stresy związane z bezpieczeństwem. Musimy mieć jak najbliżej domu park rekreacyjny, park, w którym będziemy się mogli spotykać, pooddychać świeżym powietrzem. I tam jest miejsce na mini tężnię solankową. Grudziądz solanką stoi. Więc dlaczego tego nie wykorzystać? Dlaczego my musimy jeździć do Ciechocinka i do Wrocławia, Bóg wie gdzie? Tu na miejscu solanka może być wykorzystana. I to Państwu nie obiecuję. To będzie zrealizowane jak najszybciej, a możliwe, że nawet w tym roku. Wiem, ile to kosztuje i miasto na to stać. Ale to, co jest najważniejsze, to trzeba zadbać o młodych. Czyli dla młodych trzeba budować tanie mieszkania czynszowe. Wiem, jak to zrobić. Wiem, skąd pozyskać pieniądze. I zaczniemy budować jeszcze w tym roku. Bo to nie są wieloletnie projekty z unijne. To nie są projekty z norweskie. To nie są projekty z EOG. To nie są projekty z KPO. To są, mogą być lokalne projekty. I to trzeba realizować. Ale również wiecie Państwo o tym, że jesteśmy w ciągłym zagrożeniu. Ja nie jestem w stanie udowodnić Państwu, czy to jest prawda, czy nie. Ale jest to zagrożenie. I z szacunku dla zdrowia i życia mieszkańców trzeba jak najszybciej zobaczyć, ile my mamy schronów, jaki mamy stan schronów i inwestować w schrony, adaptować, Bóg wie, co się da. Dzisiaj wiem, że po inwentaryzacji schronów przez Straż Miejską, czy tam, przepraszam, Straż Pożarną, jest około 1000 miejsc. A gdzie reszta ma się schować? W razie co? Nie musimy się bać, nie musimy się obawiać, tylko musimy się przygotować, żeby żyć spokojnie. I na końcu chcę Państwu powiedzieć, jest taki projekt, który mi się marzy i myślę, że to jest wieloletni projekt, trzeba pozyskać finansowanie i trzeba w końcu dokończyć dzieła sieci tramwajowej. Sieć tramwajowa łącząca Grudziądz, lotnisko, szpital, Rudnik, Mniszek, ale proszę Państwa, trzeba najpierw się zastanowić, co muszą zrobić specjaliści. Gdzie postawić wiadukt? Czy w Śródmieściu, czy na końcu, czyli w Mniszku? Nie można dzisiaj mówić, że będziemy mieli tramwaj do Mniszka. I gdzie? I później przez tory ludzie będą chodzić z zakupami, z siatkami do centrum Mniszka? Kpina z mieszkańców. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że przede wszystkim trzeba doprowadzić tramwaj do centrum Mniszka. A można to tylko zrobić, jeżeli wybuduje się wiadukty. I trzeba się zastanowić, gdzie te wiadukty. To jest bardzo drogi projekt, ale prorozwojowy. I projekt, który przyciągnie mieszkańców, przyciągnie pracowników, pozostaną ludzie młodzi. Mam nadzieję, że Państwo jesteście w stanie dokonać tego wyboru 7 kwietnia. Miasto musi być i powstało dla mieszkańców. I mieszkańcom trzeba oddać ich podatki, które płacą. Dziękuję Państwu za uwagę. Prezydent Dlawoski przy okazji konstruowania corocznego budżetu mówił o tym, że to jest zawsze bardzo proinwestycyjny budżet, że to jest jeden, co roku większe miliony są na inwestycje. Rozumiem, że Państwa inwestycje przeprowadzane przez ostatnie ponad 5 lat nie przekonują, wręcz uważacie, że to nie są inwestycje prezydenta Glamowskiego, tylko poprzedników, jakby Pan mógł jeszcze dwa słowa. No oczywiście, wszystkie te projekty, wszystkie inwestycje z wyjątkiem inkubatora przedsiębiorczości, który wiadomo jak jest budowany. Niech najpierw Pan Prezydent, tak chwaląc się tym projektem, niech się zamartwi o podwykonawców, czy są zapłaceni. A pozostałe rzeczy, tramwaj
ulice. To wszystko było robione pod projekt autobusów elektrycznych. To jest zasługa poprzedników i to jest też moja zasługa, gdzie walczyłem o pieniądze w sejmiku. Te pieniądze, wszystko. Pan Glamowski otrzymał projekty, dokumentację i pieniądze.